Cześć, z tej strony Max, firma Arkham Cars. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam standardowo, co się u nas dzieje, a przy okazji przetestujemy Alfa Romeo Giulia. Za nami stoi w tym momencie Mitsubishi Outlander Sport, czyli europejska wersja SX. Jest to rocznik 2018, 4x4. Tak jak już widać, jest to drugi lift samochodu. ASX-y przechodziły dwa lifty. Pierwszy bodajże około 2015 roku. Nie chcę tutaj skłamać, ten wszedł od 2017. Samochód ściągaliśmy na bardzo niesprzyjającej pogodzie, jak widać na wstawkach w tym momencie. Tutaj został wymieniony od razu wahacz wraz z drążkami i półośką, które były wyrwane. Dodatkowo będziemy wymieniać cały MacPherson, który w dalszym ciągu jest przekrzywiony. Została zakupiona już tutaj lampa, zderzak, błotnik oraz drzwi, czyli można powiedzieć wszystko, co jest potrzebne do blacharki oraz spasowania samochodu. Pas przedni tutaj nie ucierpiał. Poza jakimiś dodatkowymi halogenami to zostaje tylko i wyłącznie jakaś drobnica do spasowania tego wszystkiego, więc samochód dość szybko będzie tutaj naprawiany. Myślę, że tutaj w następnych odcinkach pokażemy, jak będziemy na dalszych etapach naprawy tego pojazdu. Za nami stoi kolejny Ford Kuga, tutaj rocznik 2019, czyli już czerwone lampy z tyłu. Został otarty lewą stroną, także tutaj mamy zakupione już części, czyli drzwi już tutaj kupiliśmy, błotnik, zderzak akurat będziemy ratować, tylni raczej kupimy, nie będziemy chcieli już tego, można powiedzieć, spawać. I tukson, który został już także postawiony na koło, została wymieniona w nim miska olejowa oraz no, kompletujemy teraz wszystkie części, zostało tam już, można powiedzieć, ostatnie jakieś drobne części, które są potrzebne. Poszukiwanie części jest to jeden z ważniejszych elementów przy naprawie samochodu. Bez tego nie zaczynamy, można powiedzieć, blacharki. Chcemy, aby to wszystko szło jak najszybciej, dlatego najpierw skompletowanie części, później blacharka, lakierowanie i wykończenie pojazdu. Jesteśmy w tym momencie na lakierni, gdzie jest nasza Mazda CX-3 po pierwszej przycince po lakierowaniu. Jest już przygotowana pod, można powiedzieć, końcowe etapy, czyli tak jak wcześniej wspomniałem, jest przycięta po lakierowaniu, będzie polerowana już w całości, później tylko mycie, sprzątanie, montaż ostatnich elementów, czyli sprawdzenie, czy dokładnie wszystkie śruby się zgadzają, tak jak było w oryginale, spasowanie kołków jakiś taki końcowy, posprawdzanie wszystkiego, czy się znajduje w tym miejscu, gdzie powinno być. Jest to wersja dwulitrowa na 4 napęd, została zakupiona w Kanadzie, ma przebieg zaledwie 1250 km, czyli jest to praktycznie nowy samochód. Ciekawostka, w Kanadzie otrzymaliśmy tym razem stalowe felgi na oponach zimowych, co jest generalnie niespotykane w Stanach Zjednoczonych. Zazwyczaj przyjeżdżają na kołach wielosezonowych, więc tutaj klient od razu kupił sobie nowe alufelgi oryginalne z Mazdy. Na pewno pokażemy, jak będzie się prezentować finalnie ta wersja, ponieważ tutaj klient zainwestował we wszystko w oryginał. Bardzo się z tego cieszymy. Jak zawsze wspominamy, na oryginale zawsze to będzie wyglądało o wiele lepiej. Tutaj będzie wszystko dokładnie spasowane. Tak jak widzimy, w środku była wyszczelona poduszka kierowcy i pas. Są w środku fotele z białej skóry, są one podgrzewane standardowo. Tu jest wyposażenie Grand Touring z head-upem, oczywiście automatyczna skrzynia biegów. Jest to chyba jedna już z najlepszych wersji, jeśli chodzi o Mazdę CX-3. Będziemy tutaj jeszcze szyby lekko przyciemniać dla klienta na prośbę. Kluczyk dorabiamy do tego pojazdu, więc robimy kompletny serwis pojazdu razem z przystosowaniem do rynku europejskiego. Choć tutaj dużo różnic nie ma, ponieważ jest z Kanady, dlatego licznik już jest przystosowany. Choć tutaj też nie zrobi to nam dużej różnicy, czy to będzie ze Stanów Zjednoczonych, czy z Kanady, ponieważ licznik jest głównie elektroniczny. A jeśli chodzi o analogowy wskaźnik na tym liczniku, wskazuje ją tylko i wyłącznie obroty silnika, dlatego tutaj akurat nie trzeba nic zmieniać. Samochód, tak jak wspomniałem wcześniej, zakupiliśmy na aukcji z Kanady, dokładnie w domu aukcyjnym Impact Auto Insurance, w okolicach około 5000 dolarów kanadyjskich. Jest to naprawdę świetna cena. Śmialiśmy się tutaj ze wspólnikiem Kamilem, czy może nie odkupić tego samochodu od właściciela, ale oczywiście zawsze okazyjne ceny nas bardzo cieszą, gdy kupujemy dla klientów samochody o wiele poniżej budżetu, który oczekiwaliśmy. Tutaj samochód nie odpalał
i był przykryty praktycznie w całości śniegiem, dlatego taką cenę według nas osiągnęliśmy niską. Musieliśmy bardzo dobrze ocenić ten pojazd przy, można powiedzieć, tak znikomej ilości dobrych zdjęć, ale postanowiliśmy go zakupić i jednak jak w większości okazało się to trafnym wyborem. Klient jest naprawdę bardzo zadowolony, nawet wiemy dlaczego, no, tutaj robimy ten samochód, więc naprawdę chyba każdy by był zadowolony z takiej okazyjnej ceny. W porównaniu do naszego rynku, no to tu wychodzi około 50% ceny, jeśli chodzi o salonowy pojazd, a możemy go porównać do salonowego, bo jeśli chodzi o przebieg, rocznik i o stan techniczny pojazdu, dokładnie jest taki jak salonowy. Jeśli chodzi o uszkodzenia tego pojazdu, został on uszkodzony w przód, został wymieniony w nim zderzak, obie lampy zostały od razu zakupione europejskie, nowa maska, błotnik, tak jak widać, został cieniowany z drzwiami, ponieważ był oryginalny, więc całościowo nie chcieliśmy go ciąć na ostro. Jeśli chodzi o drugi błotnik, był uszkodzony tylko i wyłącznie front, dlatego można było go bez problemu ścieniować od razu do lewych drzwi, więc nie trzeba było tego robić, można powiedzieć, dalej. Jeśli chodzi tutaj o środek, pas przedni lekko tutaj był pęknięty, dlatego też to zostało wymienione. Chłodnice tu bodajże nie w całości były wymieniane, z tego co pamiętam, tylko i wyłącznie wody. Ta szkoda jest dość szybko zrobiona, klient przywiózł od razu części, dlatego standardowo to dość szybko poszło. No i oczywiście współpracujemy tutaj z okolicznymi salonami ASO, gdzie naprawdę mamy dobre rabaty na części, dlatego też sporo części zakupujemy oryginalnych. Standardowo na hali znajdują się samochody, które już są do wydania dla klientów. Po mojej lewej stronie znajduje się Ford Edge w wersji Titanium, rocznik 2017 z przebiegiem około 100 000 km. Samochód został uszkodzony w przód, wymieniony jest grill na czarny na życzenie klienta, który krąży po Allegro. Jest to standardowo do wersji Sport, ale jednak spora ilość klientów wybiera ten akurat model. Można powiedzieć, bardzo ładnie się prezentuje właśnie do koloru perłowego. Pojazd został przywieziony od klienta zewnętrznego, czyli samochód nie został importowany przez naszą firmę. Po prostu znalazł nas przez filmy czy Facebook i zapytał się, czy naprawimy dla niego taki samochód. Dlaczego by nie? Naprawiamy sporo samochodów, wiemy, co robić dokładnie z takimi pojazdami, dlatego zdecydowaliśmy się pomóc temu klientowi. Tutaj jest zrobiona full przeróbka na Europę. Różnica jest z LED-em dziennym, który jest standardowo w wersjach amerykańskich. Jeśli chodzi o europejskie wersje, jest tylko i wyłącznie halogen. Przekodowane oczywiście radio, język polski, mapy. Dodatkowo przeciwmgielne na oryginalnym przycisku. Poza tym samochód jest już wypolerowany, wymyty, więc będzie czekał tylko i wyłącznie, aż klient przyjedzie z blachami i odbierze swój wymarzony samochód. Ostatnim samochodem, który będziemy dzisiaj testować, jest to Alfa Romeo Giulia w wersji Veloce Q4 z silnikiem dwulitrowym TI 280 koni mechanicznych. Samochód jest z rocznika 2019. Z przebiegiem przywiezionym 350 km, dlatego samochód jest, można powiedzieć, salonowy. W poprzednim filmiku można już było ujrzeć ten samochód, ale w tym momencie już jest po polerowaniach, jeszcze będzie oddany na detailing do Patryka Car Detailing, z którym współpracujemy w Węgierskiej Górce, dlatego także zapraszamy odwiedzić jego stronę internetową. Poopowiadamy sobie o wyposażeniu tego pojazdu i zapraszam do jazdy próbnej. Przyjechaliśmy sprawdzić dla Was Giulię, jak się spisuje, jeśli chodzi o jazdę. Można powiedzieć, na podstawowym trybie jazdy jest naprawdę komfortowo. Samochód dopiero przy wciśnięciu bardziej pedału gazu ma dopiero zryw. Te obroty nie są na wysokim poziomie przez cały czas, tak jak to na wersji Dynamic. Za chwilę ją pokażemy dokładnie. Spalanie, z tego co już testowaliśmy, jest na poziomie około 11 litrów przy jeździe mieszanej, czyli powiedzmy, jak na taki samochód, jest to dość dobry wynik. Jeśli chodzi o moc tego samochodu, patrząc na, można powiedzieć, jego całą statystykę jazdy, jest naprawdę optymalna. Nie czuć tutaj zbyt wysokiej mocy przez to, że jest przełożenie na 4 koła, dlatego można powiedzieć, start ze świateł tym samochodem jest zawsze na pierwszej pozycji standardowo, jeśli ktoś chciałby takie rzeczy oczywiście robić. Poza tym bardzo dobrze trzyma się drogi. Tutaj akurat filmując nie będziemy testować, można powiedzieć, rajdowych pozycji tego pojazdu,
ale ma naprawdę bardzo dobrą przyczepność. Kubełkowe fotele, które na lędźwiach są dodatkowo pompowane, możemy sterować ściśnięcie lędźwi. Jest to naprawdę bardzo fajna opcja, jeśli chodzi o taką wersję. Samochód jest całkowicie przerobiony na czarny, czyli mamy przyciemnione tylne szyby, przyciemnione lampy także, choć chcieliśmy tutaj zrobić troszeczkę jaśniejszy odcień, ale powiedzmy, że zostało to doradzone przez firmę, która się zajmuje przyciemnianiem szyb oraz lamp, żeby zrobić to właśnie na taki dokładny odcień. Wymieniony jest grill tutaj. Także jest jedna z modyfikacji zrobiona, jest wymieniony cały wydech. Układ wydechowy jest tutaj aktywny, czyli możemy zmieniać tryby na troszeczkę cichszy oraz na bardziej usportowiony. Zmieniając na opcję Dynamic, zmienia nam tutaj całkowicie deskę rozdzielczą, zmienia się tutaj nam pasek spalania na czerwony. Mamy dodatkową opcję, jest przeciążenia, czyli taki G-meter mamy tutaj, który pokazuje, na którą stronę mamy lepsze przeciążenie. No i oczywiście od razu mamy na wyższych obrotach pojazd, dlatego można się troszeczkę bardziej pobawić takim samochodem. Skrzynię możemy tutaj sobie zmienić na manualną na łopatkach i od razu ta zabawa jest o wiele lepsza, czyli możemy sobie zmienić na niższe biegi. Od razu czuć to przyspieszenie, gdy się wdepnie w pedał gazu, jest naprawdę fajne przeciążenie w tył. Od 0 do setki w około 5 sekund. Przy takich normalnych startach, jeśli standardowo producent podaje tutaj 4,7 z tego co kojarzę. Jest naprawdę ciekawym samochodem, bardzo dobrze wykonany jest środek. Przyczepność, tak jak wspomniałem, też tutaj nie ma nic do zarzucenia. Bardzo dużo opinii pozytywnych, dlatego klient zdecydował się dokładnie na ten samochód. Tutaj mieliśmy do wyboru także Kia Stinger w wersji GT2, ale jakoś poszliśmy raczej za, można powiedzieć, włoską motoryzacją. Chcieliśmy tą Alfę, udało się nam w bardzo dobrych pieniądzach ją wylicytować. W wersji 2019 został zrobiony lifting radia, czyli mamy tutaj podłączenie się już do CarPlaya, wyświetla nam cały telefon oraz mapy możemy przerzucić, dlatego jest to o wiele lepsza opcja niż w poprzednich wersjach, gdzie musieliśmy korzystać tylko i wyłącznie z map, które były w samochodzie. Poza tym nie różni się już innymi rzeczami. Z tego co mi wiadomo, klient zakupił samochód, można powiedzieć, na wakacje, do jazdy, do przetestowania go, będzie on go wystawiał na sprzedaż. Polecamy, samochód jest zrobiony od podstaw u nas, wszystko jest zrobione na oryginalnych częściach, w 100% jest przerobione na wersję europejską, czyli przednie, tylne lampy są wymienione, oczywiście przeciwmgielne, przerobiony język na polski, mapy są wgrane, więc mamy 100% przeróbkę. Po tak krótkim przejeździe ciężko jest powiedzieć, czy ten samochód jest w 100% godny polecenia. Jeśli chodzi o taki krótki odcinek, jak dla mnie, jest to naprawdę fajny samochód. Bardzo dobrze się nim prowadzi, jeździ. Kierownica się bardzo dobrze trzyma. Jest zrobiona z takiego, można powiedzieć, tworzywa, tutaj przy palcach, przy kciukach, jak trzymiemy ją, że nie pocą się aż tak ręce, jak w pozostałych samochodach, którymi miałem okazję jeździć. Wszystko jest w zasięgu ręki, tak jak to powinno być, bez problemu jest, można powiedzieć, intuicyjnie zmienia się wszystkie parametry, które potrzebujemy. Nie musimy tutaj specjalnie odwracać wzroku od kierunku jazdy, możemy bez problemu sobie tutaj manewrować wszystkim, czym potrzebujemy. Chętniej pojeździłbym dłużej tym samochodem, żeby wypróbować jednak jazdę tutaj w trybie Dynamic. Jak ten samochód się trzyma na zakrętach, można powiedzieć, przy troszeczkę większych przeciążeniach, ale tutaj akurat nie znam to dane, taki standardowy przejazd samochodem gdzieś tutaj po okolicy. Samochód w dalszym ciągu jest na dotarciu, dlatego na razie jazda jeszcze bardziej agresywna nie jest tutaj zalecana. Dopiero gdzieś po 2-3 tysiącach, jak się wymieni drugi raz olej, będzie można troszeczkę bardziej poszaleć takim samochodem. Ale jeśli chodzi o komfort i o zabawę takim pojazdem,
myślę, że jest naprawdę na wysokim poziomie, dlatego dla osób chcących zmieścić się w budżetach gdzieś mniej więcej około 100 paru tysięcy, bo za taki samochód trzeba mniej więcej tyle dać ze Stanów Zjednoczonych, żeby był lekko uderzony i naprawdę z niskim przebiegiem, tak jak w tym wypadku, to naprawdę polecam i myślę, że idzie znaleźć naprawdę bardzo fajne egzemplarze ze Stanów Zjednoczonych, które odbiegają prawie o 50% ceną, jeśli chodzi o salon europejski. Przy czym oczywiście można doliczyć tam jakieś dodatkowe zniżki na firmę czy lekarskie, ale tutaj patrząc na takie podstawowe ceny, to można naprawdę sporo zaoszczędzić. Jesteśmy po jeździe testowej Alfą. Jest to naprawdę bardzo fajna propozycja, jeśli chodzi o import ze Stanów Zjednoczonych. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest o wiele tańszą opcją, jeśli chodzi o salonowe samochody z Europy. Oczywiście nie ma gwarancji na taki samochód, jest to, można powiedzieć, duży minus, ale trzeba oczywiście przeliczyć sobie kwotę, jaką chcemy przeznaczyć na taki pojazd, dlatego każdy musi ocenić sobie to samemu. Jeśli chodzi o tą wersję, jest naprawdę bardzo fajna, wydech aktywny, jest to ciekawy dodatek, jeśli chodzi o ten pojazd. Bardzo ładnie się prezentuje, widać, że nie jedna osoba spojrzy na taki pojazd, jest naprawdę w ciekawej konfiguracji. Sporo plusów. Znaleźliśmy jeden minus, jest to, można powiedzieć, ustawienie lusterka, które lekko przysłania przy skrętach widoczność na samochody, dlatego trzeba dokładnie sprawdzać pojazdy, które nadjeżdżają po lewej stronie. Oczywiście jest to też konfiguracja fotela, ale próbowaliśmy w paru opcjach, akurat dla mnie tutaj jest to, można powiedzieć, nieuciążliwe, ale w jakimś stopniu zauważalne, że przeszkadza przy jeździe. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka, a w kolejnych odcinkach na pewno będziemy pokazywać więcej samochodów, które będziemy chcieli w jakiś sposób testować. Oczywiście pokażemy, jak wyglądają w dalszym ciągu u nas naprawy, co się u nas dzieje, jakieś nowinki ze Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy do poprzedniego odcinka, gdzie znajdziecie promocję, która się kończy za kilka dni. Dlatego jeśli ktoś szuka samochodu ze Stanów Zjednoczonych, to zapraszamy do współpracy i do następnego odcinka. Cześć!